Witam z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 21 Fallouta Questry, serce Twilight Sparkle. Widziałeś kiedyś księżyc wschodzący obskowiami? Żałuję, że nie mogłem dać ci czegoś równie wspaniałego. Smok, naprawdę wielki, gigantyczny, ogromny, fioletowy smok z zielonymi kolcami, ze szponami i rogami oraz bardzo, bardzo ostrymi zębami i wielką paszczą. Który właśnie obiecał, że nas nie zje. Cóż, to było już coś. Słyszałem wokół siebie głos moich towarzyszy, ale nie byłam w stanie odwrócić głowy. Wbijałam wzrok we wpatrującego się w nas smoka. Nie mogłam się poruszyć, ledwo byłam w stanie oddychać. Calamity, szepnęła nerwowo Velvet Remedy, nie strzelaj do niego. Wcale, żem nie zamierzał, syknął w odpowiedzi Pegas. Daj już z tym spokój, dziewczyno. Pearlight krzyknęła i odleciała, łopocząc skrzydłami, odgłosem przypominającym ogień trzaskający w kominku. Interesujący, odezwał się zamyślony basem Silhoofs. Ja bym powiedział, że jest bardziej niż interesujący. Powiedział, że ma na imię Spike, odparł strażnik zaciekawiony. Nie powiedział, że jest stróżem. Smok spojrzał na mnie i uniósł bardzo ostry pazur długości całego mojego ciała, zwracając się do mnie. Spike, całkiem dorosły smok, zapytał. Oni zdają sobie sprawę, że ich słyszę, prawda? Little Pip, Velvet Remedy, Calamity, proszę, nie bójcie się. Spike uśmiechnął się, pokazując stanowczo za dużo ostrych zębów. Smoki nie powinny się uśmiechać, jeśli nie starają się kogoś przestraszyć. Jesteście mile widziani w moim domu, pod jednym warunkiem. Stróż stawiał warunki, zirytowałoby mnie to, ale był to jego dom. No i stróż był smokiem. One mogą stawiać takie warunki, jakie tylko im się podoba. Oczekiwałam czegoś w rodzaju, nie kradnijcie, przeglądajcie lub nawet dotykajcie mojego skarbu. Nie byłam przygotowana na to, że smok wskaże swoim świerczonośnym szponem na stylkówca i powie, to zostaje na zewnątrz. Stróż miał problem z kulami? To mnie zdenerwowało. Może nie aż tak, jak po spotkaniu z Dicidło, a przed poznaniem prawdy o Ratingtailu. Ale i tak mi się to nie spodobało. On jest z nami, powiedziałam stanowczo, tupiąc kopytem o ziemię. A ja zielę ogniem, skontrował Spike, ucinając dyskusję. Spojrzałam na Stylhoofsa. Nie przeszkadzać to? Po wszystkim, co przeszliśmy, część nie była gotowa zostawić stróża i zwyczajnie odejść, jeśli strażnik powiedziałby nie. Jakoś to przeżyje, odparł pancerzony kłód. Poczułam niespodziewaną ulgę. Poza tym, nie będę sam. Wskazał zakutym w metal ogonem w kierunku podniebnego bandyty. Pearlight schowała się w środku i ostrożnie wystawiała głowę przez jedno z okien. Najwyraźniej nasza nowa, pierzasta towarzyszka nie miała najmniejszej ochoty wylatywać do siedziby największego drapieżnika Equestrii. Skinęłam głową z Stylhoofsowi i zwróciłam się do smoka. W porządku. Velvet Remedy zachowała się bardziej dyplomatycznie i z większym taktem, kłaniając się dworniej przed smokiem. Dziękujemy za zaproszenie nas do twojego domu, potężny Spike'u. Jedynie lekko zawahała się przed użyciem tego samego co on słowa. Czy smoki mogą się rumienić? On najwyraźniej mógł, spojrzawszy za siebie w ciemność, powiedział. Cóż, to bardziej jaskinia, ale tak, ją urządziłem, że bardzo przypomina dom. Jestem pewna, że świetnie sobie poradziłeś, powiedziała pochlebnie Velvet. Spike obrócił się, a my przykucnęliśmy, kiedy jego masywny ogon śmignął nad naszymi głowami i poprowadził nas w głąb jaskini. Poszliśmy wszyscy za nim, oprócz Pearlight i Stylhoofsa. Kucyk w mojej głowie tupnął uparcie, nie rozumiejąc, dlaczego właśnie musiałam zostawić na zewnątrz przyjaciela. Smok? Stróż był smokiem? Mój zachwyt oraz strach przed byciem pożartą mijał i z zaskoczeniem stwierdziłam, że na ich miejsce ci chcę zakrać gniew. Jest cudowna, oznajmiła Velvet Remedy. Nie wiedziałam, że smocze jama może być taka przytulna, obróciła się w miejscu. Spoglądając na stosy klejnotów, otaczające ogromne koliste łóżko w zagłębieniu podłogi. Jest tu tyle książek, musisz być kolekcjonerem. Ściany zastawione były półkami, z których wiele było pełnych. Jaskinia zaś ciągnęła się dalej w ciemność, poprzez masywną szczelinę w tylnej ścianie. Należę do Twilight.
Spike odparł niemal odruchowo. Po chwili z nutą smutku w głosie poprawił się. Należały do Twilight. Twilight Sparkle? Zapytałam, chcąc potwierdzić moje podejrzenia. Byłam pewna odpowiedzi, zanim jeszcze smok pokiwał głową. Myślałam o wiadomości głosowej, którą puściła mi Homasz, zostawioną dla Twilight przez Rarity. Klacz Ministerstwa Magii nie zwróciła się do Pinkie Pie, kiedy zaczęło jej brakować miejsca na książki. Zaczęła je składować tutaj. Na piedestale obok łóżka stał pojedynczy terminal, jedynie nieco bardziej wyrafinowany model niż te, które znajdowałam wszędzie na pustkowiach. Z tyłu urządzenia wychodził kabel, który ciągnął się w głąb pieczary. Spodziewałam się czegoś bardziej przypominającego studio Homasz w ASN MMM. Mały kucyk w mojej głowie tupał z rosnącą stanowczością. W końcu, lekko poirytowana, zapytałam wprost. Dlaczego musiałam powiedzieć Stylchusowi, żeby został na zewnątrz? Uch, to nie ty mu powiedziałaś, tylko ja, odparł Spike. Jakbym potrzebowała, żeby ktoś przypomniał mi przebieg tamtego zajścia. Dzień, w którym stalowy strażnik wkroczy do mojego domu, będzie dniem, w którym będę jadł jedzenie w puszce. Złowrogi pomruk w jego głosie nie pozostawiał wątpliwości, o jakiej puszce mówił. Dobra, a więc Smok nie miał problemu z chulami, tylko ze strażnikami, a może z Ministerstwem Technologii ogólnie? Jak na kogoś, to spędzał czas włamując się do sprayed botów. Byłaby to zaskakująca podstawa. Velvet Remedy wciąż się rozglądała, wyrażając swój podziw, który Spike dosłownie chłonął. Podejrzewałam, że minęło bardzo dużo czasu, od kiedy ktoś go za coś pochwalił, nawet za trywialną rzecz, jak regularne odkurzanie książek. Velvet zawsze wiedziała, co powiedzieć. I dobrze, bo ja nie byłam w nastroju na dyplomatyczny ton. Przygryzłam wargę. Wewnątrz wprost się gotowałam i nie widziałam dlaczego. Zastanawiałam się, czy mój stan emocjonalny nie był jakiegoś rodzaju opóźnionym syndromem odstawienia o imach, albo czy może byłam bardziej wyczerpana, niż zdawałam sobie sprawę. Spędziłam większość ostatnich 4 tygodni, od kiedy wyszłam ze stajni 2, w stanie fizycznego i emocjonalnego wyczerpania. Jednakże dzięki Homasz przeszłą cudowną i pełną orgazmu, kurację. Powinnam panować nad sobą znacznie lepiej wobec owego nagłego uczucia. Odwróciłam wzrok od Spike'a, spoglądając na jego wielkie łóżko. Wyglądało na wygodne, pluszowe, z poduszkami i pościelą. Wyglądało zaiście niebiańsko. Spłonęłam rumieńcem i przeszedł mnie niemający związku z zimnem dreszcz, kiedy mój umysł wypełniły obrazy tego, co mogłabym w takim łóżku robić z Homasz. Odwróciłam wzrok, odszynkując. Spike uznał, że próbuje zwrócić jego uwagę. Ach, tak, czarny opal. Wyciągnął filetową łapę, większą od całego mojego ciała. Czy mogłabyś? Kucyk kurier do usług, pomyślałem gorzko, lewitując czarny opal na jego dłoń. Dlaczego aż tak ci na nim zależy? Zapytałam. Był smokiem. Nie miał większej możliwości, aby obejrzeć zawarte w nim wspomnienie, niż kucyk ziemny. Do tego wątpiłam, żeby ktoś kiedykolwiek wykonał rekolektor w jego obecnym rozmiarze. Dlatego, odpowiedział wprost, że był to ostatni raz, kiedy nasza wspanialsza klacza Equestrii, a także moje najbliższe przyjaciółki były razem. Następnie dodał z nutą nostalgii w głosie. Byliśmy tam wszyscy, w tym samym czasie, w tym samym miejscu i szczęśliwi. Twilight Sparkle, Rarity, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Fluttershy. Zgodnie ze słowami Spike'a były największymi bohaterkami Equestrii, klaczami, które uosabiały najważniejsze cnoty rasy kucyków, klaczami, których przyjaźń miała moc zmienienia świata. Co poszło nie tak? Pytała Velvet Remedy, ale chyba wszyscy potrzebowaliśmy poznać odpowiedź. Spike nie od razu odpowiedział, a wiele z tego, co rzekł, domyślałem się już wcześniej. Owe kucyki, moje najdroższe przyjaciółki, nie były pozbawione problemów, miały swoje słabości, nawet kiedy były jeszcze młode, jednakże ich cnoty pozwalały im stawić czoła wszelkim przeciwnościom, a ich przyjaźń dawała im siłę, jakim nigdy nie miałyby w pojedynkę. Smog uśmiechnął się nostalgicznie, ale uśmiech szybko znikł. Nawet najwspanialsze osoby mają wady, a pod presją lub w odpowiednich okolicznościach
Wady mogą zmienić się w pęknięcia, mogą cię zniszczyć. Mają zmienić serstwa. Nie były już razem i cały czas znajdowały się pod presją. Spike umilkł, po czym znacząco zapewnił. Nie wszystko, co poszło źle, było ich winą. Nawet nie większa część. Wszyscy pokiwaliśmy głowami, uważnie słuchając. Po pierwsze, była wojna. Equestria była w stanie konfliktu zbrojnego ponad 10 lat. Kiedy Luna stworzyła ministerstwa, wojna zmieniła wszystko, poinformował nas z żarem w głosie. Wcześniej Equestria przez ponad 1000 lat cieszyła się pokojem. Nie znaliśmy wojny, nie rozumieliśmy jej. Być może gdybyśmy mieli ich kilka w przeszłości, to nie popełnilibyśmy wszystkich błędów naraz. Uderzył ogonem o podłogę, tak, że klejnoty, książki i kucyki podskoczyły. No i były też same ministerstwa. Prawdziwe usobienie tego, ile zła może wyniknąć z dobrych pomysłów i szlachetnych intencji. I to nie z winy klaczy, które nimi kierowały. Velvet Remedy wychwyciła w jego słowach coś, co mi umknęło. Co masz na myśli? Klacze ministerstw tak naprawdę nie kierowały ministerstwami? Cóż, tak i nie, chwycił szponami Nasadynosa, krzywiąc się z lekka. Jak mam to powiedzieć? Czekaliśmy, podczas gdy Smok zbierał myśli. Z całej szóstki tylko dwie choćby próbowały zarządzać swoimi ministerstwami. Były to Twilight, Sparkle i Rarity. Pozostałe tak właściwie tylko rzucały swoim ministerstwom luźne sugestie i miały nadzieję, że będzie dobrze. Spike szukał słów, w końcu znajdując analogię, która wydała mu się odpowiednia. Ja samo uznałam jego wybór za dość dziwny. Pomyślcie o ministerstwach jako krawcowych. Mają one swoje własne wyobrażenie o tym, jak uszyć dobrą suknię. Pozostają jednak pod wpływem sporadycznych żądań swoich klientów. W tym wypadku moich przyjaciółek, klaczy, którym przewidziano nad nimi kierownictwo. Nawet jeśli owi klienci nie mają pojęcia o sztuce krawieckiej, nieważne jak dobre będą z pozoru owe sugestie, niezależnie od tego jak wspaniałe uzdolnione będą krawcowe, nadal może z tego wyjść wprost koszmarna kreacja. Tu wtrącił się Calamity. Ano, zwłaszcza jeśli to o czym mówisz jest takim jakby komitetem krawcowych konkurujących ze sobą o zrealizowanie ich wizji. Spike skinął głową. Demokracje mają skłonność robić ze wszystkiego burdel, powiedział Pegas z wyraźną goryczą w głosie. Potrafią działać razem tylko wtedy, kiedy czują się zagrożone. Spojrzałem na mojego rdzawego przyjaciela, zastanawiając się skąd się to u niego brało. Oho, oczywiście. Nagle byłam bardzo szczęśliwa, że nie wiedziałam więcej o polityce Pegasów. Nie kapuję, skomentował Calamity. Czemu się tu chowasz? Nie ma zbyt wiele rzeczy, przed którymi Smog musiałby się ukrywać. Przekrzywił w namyśle głowę. Znaczy, może poza tęgą wkurzoną wielką niedźwiedzicą. Wtedy zrozumiałam, dlaczego byłam zła. Jego słowa były niczym trzęsienie ziemi, otwierające rozpadlinę pełną bulgoczących tuż pod powierzchnią powodów do gniewu. Moja reakcja była naturalna, wybuchłam. Przez cały ten czas byłeś smokiem? Smokiem? Cały ten czas? Spike wbił we mnie wzrok zaskoczony. Little Beep, ostrzegł Pegas. Proszę, nie wkurzaj wielkiego smoka, dobra? Tupnęłam, dysząc wręcz gniewem. Czy ty zdajesz sobie sprawę, ile dobrego mogłeś zrobić? Ile istnień mogłeś ocalić? Zacząłem iść w jego stronę, ogarnięta furią. Westchnęłabym, załamana, rozumiejąc niedorzeczność tego, co robiłam, ale byłam wtedy zaślepiona moim słusznym gniewem. To, że on cofał się przede mną, jeszcze bardziej wzmagało absurdalność całej tej sceny. Nie mów mi, że ci nie zależy, warknęłam. Wiem, że ci zależy. Patrzyłeś na to przez tyle lat. Dlaczego cię tam nie ma? Dlaczego nic nie robisz? Pustkowie Equestrii potrzebują kogoś takiego jak ty. Spike wydawał się być zmieszany, powiedział jednak. Mam swoje powody. Powody? Zaatakowałem. Boisz się krwi na szponach? Cholera, bandyci z Ponyville nawet nie zarysowaliby ci łusek. Ale nie, wolisz wysłać małą klacz, świeżo ze stajni, z praktycznie zerowym doświadczeniem bojowym, prosto do gniazda bandytów, gdzie raczej sama zginie niż kogokolwiek uratuje.
drżałam. Moje grzywa i ogon były w nieładzie. Część mnie naprawdę miała ochotę rzucić się na stróża. Może wspomagany całą moją telekinezą mój ruch byłby w stanie dźgnąć na tyle mocno, żeby to poczuł. Little Pip, jakie powody? Co mogło być ważniejszego? Krzyczałem na smoka. Tyle razy ryzykowałem życie, aby pomóc innym, a tymczasem osoba, która skierowała mnie na tę ścieżkę, była niemal niezniszczalnym smokiem, któremu nie chciało się ruszyć z domu. Co, musisz polerować swoje drogie kamienie? Policzyć je? A może uciąć sobie drzemkę? Spike wzdrygnął się, kiedy to zobaczyłam. To było jak wylanie benzyny na płomienie. Otworzyłam usta, aby poczęstować go wiązanką, jakiej sama bym się po sobie nie spodziewała. Dość! Zagrzmiał stróż, w końcu brzmiąc jak prawdziwy smog. Cofnęłam się, nagle przypominając sobie, że byłam malutka i prawdopodobnie smakowita. Uciszyło mnie jedno jego słowo. Odwrócił się ode mnie, spoglądając na moich przyjaciół. Czy ufacie Little Pip? Się wie, powiedział bez wahania Calamity. Tak, ufam, odezwała się Velvet Remedy. Poczułam ukłucie, wiedząc, że ja bym się zawahała, gdyby to mnie pytano o nią. Wybaczyłam jej, ale wciąż czułam ból zdrady. Nieważne, jak dobrymi intencjami była ona spowodowana i jak korzystna się okazała. W porządku, w takim razie powiem Little Pip, dlaczego, ale tylko jej. I tylko jeśli przyrzeknie, że nigdy nikomu o nich nie powie, nawet wam. Dlaczego? Velvet zapytała uprzejmie. Ja raczej zażądałabym odpowiedzi. Spike zmarszczył brwi. Widzieliście wspomnienia. Wiecie, że są kucyki, które mogą swoją magią wydrzeć z was myśli. Do tego owa tak zwana bogini, która przewodzi alikornom, jest telepatką, a poprzez nią także one. Uderzył mnie nowy obraz alikornów, będących niczym terminale podłączone do centralnego serwera, odbierających i wysyłających wiadomości. To dlatego wiedziały, kiedy i jak zginął jeden z nich. Ich bogini widziała tę śmierć poprzez umysł alikorna i przekazała informacje pozostałym. Im mniej osób wie, tym mniejsze jest ryzyko, że ktoś mógłby wyrwać wam tą wiedzę i użyć jej przeciwko, urwał, po czym dokończył mnie. Zamyśliłam się, jeśli powód, dla którego stróż był stróżem, był aż tak poważny, to Spike podejmował ogromne ryzyko, dzieląc się nim ze mną. Mój wybuch sam w sobie nie mógł być wystarczającym powodem, aby przerwać 2 stulecia milczenia. A może to była dla niego okazja? Ponownie odnosiłam wrażenie, że smok czuł się na swoim dobrowolnym wygnaniu desperacko samotny. Z drugiej strony, Spike mógł próbować wcisnąć nam jakąś bzdurę. Dobra, powiedziałem stanowczo, zgodzę się na ten warunek, ale tylko jeśli będzie to naprawdę dobry powód. Smok rozważał moje słowa przez chwilę, zanim wydał się je akceptować. Spojrzał na Calamity'ego i Velvet Remedy. Czy słowo Little Pip, że moje powody są dobre, wystarczy wam, nawet jeśli nigdy nie dowiecie się szczegółów? Ano, rzekł Pegas, marszcząc brew. Ufam osądowi Little Pip. Jeśli powiesz, że zostawiłeś całą resztę własnemu losowi z dobrych przyczyn, to mnie to wystarczy. Medyczka pokiwała głową. Oczywiście. W takim razie chodź za mną, Little Pip. Muszę ci coś pokazać. Wielki fioletowy smok odwrócił się i ruszył ciężko w głąb jaskini, przechodząc przez szczelinę w ścianie. Posłałam moim przyjaciołom ostatnie spojrzenie, po czym pokłusowałam za nim, niemal galopując, aby dotrzymać mu kroku. Na co patrzę? Zapytałem po raz drugi w moim życiu. Przeszliśmy w głąb górskiego szczytu. Szybko zdałem sobie sprawę, że idziemy wzdłuż kabla biegnącego od terminalu Spike'a i obecnie staliśmy w rozległej pieczarze, wystarczająco dużej, aby smok mógł się w niej swobodnie poruszać. Pod ścianami stały bloki komputerowe, półtuzina z pulsującymi magiczną energią klejnotami. Wszystkie wydawały się być niemal nieaktywne, za wyjątkiem najbliższego, wydającego z siebie nieprzerwany ciąg elektronicznych dźwięków.
centrum pomieszczenia, niczym gigantyczny stali magii, wznosiła się szpiczasta kolumna superkomputera, przy której systemy DJ Pond 3 wyglądałyby dość pociesznie. Masywne, izolowane kable biegły od szczytów bloków komputerowych w górę po ścianach, a następnie zostały przerzucone przez komorę i podłączone do kolumny w punkcie znajdującym się wysoko nad głową Spike'a. Pomieszczenie było niczym komin. Patrząc w górę, widziałem wysoko ponad nami niewyraźny fragment nieba, mrugający gwiazdami. Superkomputer celował w łotwór niczym kolosalna magiczna różdżka. Na superkomputer klasy zdobywca. Najwyższe osiągnięcie technomagicznej inżyniery komputerowej. Tak potężne, że potrafiło samodzielnie myśleć, uczyć się. Mogło nawet przechowywać kopię umysłu kucyka. Zbudowano jedynie 3. Przypomniałem sobie, jeden zainstalowano w stanie 29, jeden przypadł Ministerstwu Odlotu, a jeden, ten właśnie, znalazł się tutaj. U podstawy zdobywcy rozciągała się platforma, niczym sześcioramienna gwiazda, której każde ramię kończyło się podestem. Na każdym z nich spoczywała aksamitna poduszka, na której z kolei leżała sztuka biżuterii. Najbliżej mnie widziałam przepiękną tiarę. Druga, którą dostrzegłam, była bez wątpienia naszyjnikiem. Czy ty? Spojrzałam na Spike'a, nagle wątpiąc w moje założenie. Czy to jest stróż? Smok zaśmiał się. Nie, ja nim jestem. To jest superkomputer zdobywca. Bardzo wyjątkowy. Do czego służy? Zapytałam, gdy moja ciekawość wygrała z moim gniewem. Poza włamywaniem się do spraybotów i szpiegowaniem kucyków, coś tak niezwykłego nie mogło mieć tak prozaicznego przeznaczenia. Obecnie do niczego, odparł Spike. Mały kucyk w mojej głowie wydał z siebie jęk zawodu. Czeka. Czeka na co? Czeka na kogo? Spojrzałam na niego, nie rozumiejąc. Smok zdawał się czuć nieswojo. Czułam, że to, co miał zaraz zrobić, przerażało go. To największy, najważniejszy projekt Twilight Sparkle. Przelała w niego swoje serce. W ostatecznym rozrachunku był dla niej ważniejszy niż cokolwiek innego. Zamilkł, spoglądając na mnie, jakby prosząc, żebym zrozumiała, jak wielkie znaczenie miały jego słowa. Skinęłam głową, czekając na dalszy ciąg. Powstrzymałam się z oceną, ale widziałam już, że jego powody, nawet jeśli były niewystarczające dla mnie lub innych kucyków, dla niego miały prawdziwe życiowe znaczenie. Zamówiła zdobywcę i pracowała nad nim w każdej wolnej chwili, jaką tylko miała, tworząc system, który miał być w stanie rzucić bardzo wyjątkowe zaklęcie. Zamrugałam, otwierając usta z zaskoczenia. Co takiego? To wszystko, machnąłem kopytem, tylko po to, żeby rzucić czar? Spike głypnął na mnie, a ja się zamknęłam. Nie jakiś pierwszy lepszy czar, megaczar, potężniejszy i bardziej złożony niż jakikolwiek inny megaczar w historii. Twilight Sparkle nie byłaby w stanie go rzucić, najpotężniejszy magiczny kucyk od 1000 lat, a to ona go stworzyła. Ogrody Equestrii przekraczały nawet magiczne możliwości Celestii i Luny. Ogrody Equestrii? Tak, odparł Smok. Pojedynczy czar zasilany elementami harmonii, wyliczony i rzucany przez magicznie zmodyfikowany superkomputer, zdobywca. Jeden czar, który zadziałby w całej Equestrii, oczyszczając ją z promieniowania i skazy, przywracając ją do postaci pięknego raju, cudownej krainy, którą była, zanim megaczary wypatrzyły ją i zatruły. Słodkie, przenajświętsze boginie, wytrzeszczałem oczy, nie wierząc, choć wiedziałam, że była to prawda, jeden czar, jedno zaklęcie, które mogło naprawić, cóż, nie wszystko, ale które leczyłoby duszę naszej śmiertelnie zranionej krainy. Więc dlaczego? Zapytałam, czując rosnącą we mnie bolesną tęsknotę. Piękna, odrodzona Equestria, dlaczego nie został rzucony? Spike odpowiedział, że zdawało się nieskończonym smutkiem w głosie, ponieważ kucyki, które mogły używać elementów harmonii, nie żyją. Obchodziłem zdobywcę dookoła, oglądając po kolei każdy z elementów harmonii. Przystanęłam, kiedy doszłam do naszyjnika z klejnotem w kształcie balonika. Poszłam na spotkanie u Spike'a i przyniosłam to, tak jak prosiłaś. Były tam wszystkie moje przyjaciółki, oprócz ciebie. Twilight Sparkle powierzyła ci element magii, prawda?
Powierzyła mi to wszystko, odparł Smok. Nie mogę stąd wyjść. Jeśli pod moją nieobecność zakradłby się tutaj grupa bandytów, albo, co gorsza, oddział stalowych strażników, nie musiał niczego więcej dodawać. Nie mogę ryzykować, że ktoś to zniszczy lub szkodzi. I tak kontynuował Spike. Muszę zostać tutaj, stać na straży, dopóki ktoś nie znajdzie właściwych kucyków. Usiadłam przy podejściu śmiechu. W oczach miałam łzy, emocje wywołane tym, co widziałam i słyszałam, przytłaczały mnie. Przez prawie 200 lat, Smok przyznał posępnie, szukałem kucyków, które posiadały jakąś cnotę. Pomagałem im, kierowałem je na ścieżkę, na której mogli spotkać więcej kucyków, takie jak one. Wszystko w nadziei, że pewnego dnia znajdzie się to właściwa szóstka. Magia, dobroć, śmiech, szczodrość, szczerość oraz lojalność. Pękło mi serce. Cały ten czas? Zaśmiał się krótko, śmiechem pełnym bólu. Nie uwierzyłabyś, jak trudno jest kucykom znaleźć pięcioro przyjaciół w zdewastowanym koszmarze pustkowi. Spojrzał na mnie, tak słynąc mnie wzrokiem. Cóż, w sumie chyba jednak byś uwierzyła. Czy musi być ich sześcioro? W całej historii Equestrii był tylko jeden kucyk, który był w stanie używać więcej niż jednego naraz. Wierz mi, mam dużo książek na ten temat. Była to Celestia, użyła mocy elementu harmonii, aby uwięzić potwora, którym stała się jej siostra. Tak potężną magię można rzucić tylko przy ich pomocy i tylko Celestia posiadała umiejętność używania ich wszystkich. Więc dlaczego tego nie zrobiła? Uderzyła mnie myśl, albo dlaczego zwyczajnie nie wysłała tych wszystkich przeklętych zebr na księżyc? Bo ona także nie żyje, odparł bez ogródek Spike. A nawet gdyby żyła, nie mogłaby już ich użyć, nie były już pod jej władzą. Uniosłam wzrok, spoglądając na najbliższy podest, Tiara. Jak powiedział mi wcześniej Spike, była elementem magii. Przypomniało mi to, jak bardzo ja byłam niemagiczna. Pomimo całej surowej mocy, z której nauczyłam się korzystać, byłam prawdziwym kucykiem jednej sztuczki. Ogarnęło mnie mroczne uczucie zrozumienia. To nie my, prawda? Spojrzałam na podesty, po którym biłam wzrok na Smoka. My także nie jesteśmy właściwą grupą przyjaciół. Nie możemy przywrócić dawnej Equestrii. Poczułam, jak wypełnia mnie żal. Nadal szukasz. Spike pokiwał smutno głową. Nie, nie jesteście, ponownie się zaśmiał. Ale nie czuj się z tego powodu źle. Jesteś niezwykłym kucykiem i masz wspaniałych przyjaciół. Nie wątpię, że wasza grupka zrobi wiele dobrego dla pustkowi Equestrii. Po prostu nie zostało wam przeznaczone ją zrobić. Piękna, zielona, zdrowa Equestria, pełna życia. Dzieliło nas od niej zaledwie jedno zaklęcie, a ja byłam niewystarczająca. Nigdy wcześniej nie czułam się tak bezwartościowa. Hej, zganił mnie Smok, odczytując mój wyraz twarzy. To nie twoja wina. Cholera, pomyśl sobie, jak trudno jest znaleźć na pustkowie Equestrii kucyka, którego cnotą jest śmiech. Pomyślałam o Dicidu i poczułam iskierkę nadziei. Być może my nie byliśmy właściwymi kuckami, jednakże prawdopodobnie mogłam skierować Spike'a na prowadzącą do nich ścieżkę. Chyba wiem, kogo szukasz. Przysięgłam, że nigdy nie powiem nikomu słowa o tym, co właśnie pokazał mi Spike. Prawie żałowałam, że w ogóle pozwolił mi to zobaczyć. Konsekwencją w wypadku, gdyby jakiś nieprzyjaciel dowiedział się, co chronił, byłoby nic innego jak tylko zagłada największej nadziei dla Equestrii. Było to ciężkie brzemię, nawet dla Smoka, a ja byłam jedynie bardzo małym kucykiem. W drodze powrotnej zauważyłam coś, co Smok niechcący zasłonił przede mną, kiedy szliśmy w drugą stronę. Wysoko na ścianie znajdowała się szklana gablota, a w niej 6 statuetek. Znałam je dobrze, sama miałam już 4. Nie widziałam ich zbyt dobrze, nie mogłam też przeczytać znajdujących się na nich inskrypcji. Mogłabym się do nich wylewitować, ale czułam, że byłoby to nie na miejscu. Co się z nimi stało? Zapytała nagle. Spike przystanął, spoglądając na mnie, a jego oczy podążyły za moim wzrokiem do gablotki. To znaczy, wiem, co przydarzyło się Pinkie Pie, ale co zresztą? Smok w dość przerażający sposób zacisnął szczękę. Nie wiem. Ty nie wiesz? Ale przecież tam byłeś, tak? Nie wiem, powtórzył groźnie. Cofnęłam się o krok, podejrzewając, że posunąłem się za daleko i prawdopodobnie zniweczyłam zaczątki więzi,
które powstały między nami w komnacie za naszymi plecami. Wbiłam wzrok w podłogę. Och, oczywiście, byłeś tutaj. Jego głos zabrzmiał w tunelu, pełen gniewu, żalu i wstydu. Ja wtedy spałem. Po raz kolejny wpatrywałem się w niego, wielkiego, fioletowego, potężnego smoka, który w jakiś sposób zdołał przespać apokalipsę. Ja zwyczajnie chciałem się zdrzemnąć. Uznałem, że jeśli zdarzy się coś ważnego, to ktoś mnie obudzi, krzyknął Spike, a jego głos wypełniał nienawiść do samego siebie. Przy której ta, której doświadczyłam, ja, wydawała mi się mała i żałosna. Powinienem być tam, powinienem być wtedy z nią. Była moją najbliższą przyjaciółką, nie powinna była umierać sama, a ja zamiast tego uciąłem sobie drzemkę. Ja, tak mi przykro, powiedziałam drżącym głosem. Przyłożyłem kopyto do jego łusek w marnej próbie pocieszenia go. Był zbyt duży, żebym mogła go objąć. Stał bez ruchu, zagubiony w oceanie własnego żalu. Nie płakał. Podejrzewałam, że wszystkie łzy, które mógł z niego wycisnąć ten ból, wyschły ponad 100 lat temu. Płakałem więc za niego. Rozumiałam to. Góra znajdowała się na kompletnym odludziu. Całe dni drogi od jakiejkolwiek cywilizacji. Było prawie niemożliwym, żeby odgłosy megaczarów dotarły tak daleko. Do tego mogły one zostać łatwo uznane za zwykłe grzmoty. Błyski światła mogłyby przedostać się do jaskini, ale po pierwszej eksplozji Pegazus zamknął niebo. Gdy Spike poszedł spać, wszystkie jego przyjaciółki żyły. Equestria zmagała się z najmroczniejszym rozdziałem swojej historii, ale istniała nadzieja na szczęśliwe zakończenie. Kiedy się obudził, Equestria już nie było. Jego przyjaciółki były martwe. Niebo zamknęło warstwę chmur, a ziemia pod nimi stała się zniszczonymi, toksycznymi pustkowiami. Zastanawiałem się, w jaki sposób był po czymś takim w stanie zasnąć ponownie. Chcę tylko, żebyś pamiętała, odezwał się smok, kiedy zbliżaliśmy się do głównego pomieszczenia jego domu, że to ogrody Equestrii były prawdziwym darem Twilight Sparkle dla nas wszystkich. Jego głos nabrał ostrości. Wiem, że podczas swoich wędrówek wtykasz nos w różne miejsca i oglądasz cudze wspomnienia. Prędzej czy później dowiesz się wielu rzeczy o mojej Tui, ale to, co tam zobaczyłaś, to było właśnie prawdziwe serce Twilight Sparkle. Nie zapomnę, obiecałam. Pamiętaj też, że teraz to twoja tajemnica. Podobnie jak moje małe załamanie w tunelu. Jeśli piśniesz o tym choćby słówko, to cię zjem, Spike powiedział ponuro, po czym uśmiechnął się z lekka. Albo jeśli zaczniesz żartować z dorosłego faceta bawiącego się lalkami. Calamity i Velvet Remedy unieśli wzrok, kiedy wróciliśmy. Sądząc po wyrazie twarzy medyczki, zorientowała się, że płakałam. To dobry powód, powiedziałam krótko. Oboje pokiwali głowami, akceptując moje słowa. W pomieszczeniu zapadła niezręczna cisza. Pegas spojrzał nerwowo w kierunku wejścia. Gdzieś tam na zewnątrz byli jego pobratymcy. Cała cywilizacja, która kiedyś była jego domem, dla przyjaciół i rodziny był teraz zaszytą, zdrajcą. Czy myślał o nich, tęsknił za nimi? A może bał się tego, co jego rodacy by zrobili, nie jemu, ale jego przyjaciółom, gdyby nas tu złapali? Medyczka robiła coś przy swoich skrzynkach, apteczkach, które stanowczo zbyt często były używane, aby łatać rany będące wynikiem przemocy. Śpiewaczka i aspirująca lekarka, pacyfistka z natury, do której myśl o zranieniu drugiego kucyka była odrażająca. Obecnie nosiła 3 sztuki broni, w tym bojową, strzelbę śrutową. Przestała rozmawiać z nami, jakbyśmy byli zdolni do okropnych rzeczy. To obecnie wiedziała dokładnie, co byliśmy w stanie zrobić. Zamiast tego uciekła w świat fantazji, który był naszpikowany większą ilością pułapek, niż mogła się spodziewać. A Spike? Niemal czułam ból, który każdy z nich ukrywało. Opowiedz nam o nich, powiedziałam, przerywając ciszę. Wszyscy spojrzeli na mnie. Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Fluttershy i pozostałych. Znałeś je, Spike. Opowiedz nam o tym, jakie były w młodości, o tym, jakie były, kiedy były szczęśliwe. Opowiedz nam o starych, dobrych czasach, Spike. Wszyscy potrzebujemy to usłyszeć, także ty, zwłaszcza ty.
Zaraz, westchnęłam z zaskoczenia. Zmusiła ich, żeby ją wypuścili przy pomocy marudzenia? Calamity się zaśmiał. I do tego, żeby oddali wszystkie klejnoty? Spike skinął głową z szerokim uśmiechem na twarzy. Muszę to zapamiętać. Velo odezwała się niebezpiecznie jedwabistym głosem. Fantastycznie, Spike, powiedział Pegas pod nosem. Załatwiłeś nas wszystkich. Zastukałam kopytami o podłogę w owacji. Opowiedz nam coś jeszcze. To było wspaniałe. Calamity znacznie poweselał, kiedy usłyszał opowieść o tym, jak Rainbow Dash stanęła po stronie bizonów przeciwko reszcie kucyków. Velvet Remedy dosłownie dostała fangazmu, słuchając Fluttershy opiekującej się chorym Feniksem. Do tego widziałam, że opowiadanie o nich wszystkich, zwłaszcza o Twilight Sparkle, bardzo dobrze działało na samego smoka. Otworzyłam moje yuki, wyciągając dla każdego Sparkle kole. Jedna z butelek zaklinowała się obok dyktafonu znalezionego na klifie. Zmuszając mnie do mocniejszego szarpnięcia, część mnie żałowała, że Stilhoof nie mógł być tu z nami, kiedy dzieliliśmy się tymi wspomnieniami. Rozumiałem jednak aż za dobrze, czemu Spike nie chciał, żeby rycerz Ministerstwa Technologii myszkował po jego leżu. Zamiast tego więc starałem się zapamiętać te opowieści tak, żebyśmy później mogli się nimi z nim podzielić. Dobra, następna. Oto historia pierwszego pożegnania zimy Twilight Sparkle. Co to jest pożegnanie zimy? Zapytał Calamity, otwierając Sparkle Cole, którą mu podałam. Marchewkowy napój wystrzelił mu prosto w twarz. Przeszył mnie spojrzeniem. Och, daj spokój, zaśmiałam się. Należało ci się za Ministerstwo Odlotu. Posłał mi kolejne gniewne spojrzenie, po czym roześmiał się. Velvet Remedy podała mu magię szmatkę do obtarcia twarzy. Smog obserwował nas z rozbawieniem, czekając, aż Pegas się osuszy. Cóż, był to dzień, w którym kucyki z Ponyville sprzątały zimę, tak aby wiosna mogła się odpowiednio rozpocząć. Kiedy patrzył na nas, widziałam, że nagle zdał sobie sprawę, że żaden z nas nie miał pojęcia, o czym mówił. Dwie z nas pochodziły ze stajni i nigdy nie doświadczyły zimy. Calamity był wrzutkiem na tyle długo, żeby mieć kilka za sobą, ale były to tylko dzikie zimy, które kończyły się same. Pegasy od dawna nie pomagały przy zmianie pór roku. Cóż, normalnie w Equestrii porą roku pomagano zakończyć czysto i schludnie przy pomocy magii. Jednakże Ponyville zostało założone przez kucki ziemne i tradycją było sprzątać zimę na ich sposób, bez magii. Ale mieszkały tam także jednorożce i Pegasy, spytała Velvet. Więc dlaczego nie używali czarów? Spike pokiwał głową. Za pierwszym razem też uważałem, że to niemądre. Pierwsze pół tuzina razy, tak właściwie. Nie zrozumiałem tego, dopóki nie odwiedziłem Filadelfii. Nie zrozumiałeś czego? Cóż, kucyki ziemne mają trudniej, wyjaśnił. Nie mają magii, nie mają skrzydeł. Bardzo często muszą pracować 3 razy ciężej, żeby zrobić połowę tego, co mogłyby zrobić przy ich pomocy. Ale robię to bez słowa skargi. Nie znajdziesz kucyków bardziej dumnych i upartych niż kucyki ziemne. Przyjęłam jego słowa jako uogólnienie, którym zresztą były, ale zastanawiałam się, czy mogły się odnosić także do naszego zakutego w stal przyjaciela. Oczywiście, kucyki ziemne są wyjątkowo pomysłowe. Poczekajcie, aż opowiem wam, jak Pinkie Pie goniła Rainbow Dash i Gryfice w zwariowanej latającej machinie. Zawsze szukają sposobu, aby łatwiej wykonać większą ilość pracy. To dlatego zawsze były tymi, którzy napędzali rozwój technologiczny Equestrii. Equestria nie wymyśliłaby zapewne nawet koła, gdyby nie one. Wierzę, zgodził się Calamity. Znaczy, z tym okole nie uwierzę, że jakikolwiek kucyk ziemny mógłby dotrzymać tempa Rainbow Dash. Uśmiechnąłem się na to. Spike kontynuował opowieść. Wszystko zaczęło się, kiedy Twilight obudziła mnie stanowczo za wcześnie i mówiłem ci, że nie możesz tu wejść. Odwróciłam się, wiedząc, że Stilhoof musiał wejść do jaskini. Może usłyszał nasze głosy i chciał powiedzieć coś o kucykach ziemnych. To zdecydowanie pasowałoby do metki dumne i uparte. Stilhoof cofał się w głąb pieczary, zadem do nas. Niedobrze.
Przepraszam za wtargnięcie, powiedział stalowy strażnik, ale mamy towarzystwo. Usmaż mnie, jeśli musisz, ale być może najpierw będziesz chciał zająć nimi. Głos Kalamitego brzmiał niemal jak warknięcie, kiedy powiedział: nimi? Czworo Pegazów, całkowicie zakrytych czarnymi, koszmarnymi pancerzami entlawy, wleciało do środka, lądując przed nami. Spike zareagował natychmiast. Fioletowy smok z zielonymi kolcami uniósł się na pełną wysokość, buchając płomieniami i rozkładając szeroko skrzydła. Nie jesteście tu mile widziani! Nie uciekli, choć dwoje z nich cofnęło się o długość kucyka. Wygląda na to, że masz innych gości, powiedział słowodnie Pegas na czele. Są tu na moje zaproszenie, a wy nie. Dowódca rozłożył przednie nogi w rozbrajającym geście. Po prostu chcemy się upewnić, że nic im się nie stanie w drodze na ziemię, powiedział uprzejmie. Ja myślę, że damy sobie radę sami. Kalamity zniżył się do postawy bojowej. Kopnął dźwignię poniżej przedniego uchwytu jego siodła bojowego. Dźwignię, której nie było tam przed naszą wizytą w wieży Tempony. Usłyszałem kliknięcie w siodle, kiedy zmieniło rodzaj używanej amunicji. Byłam pewna, że właśnie przestawił je na pociski przeciwpancerne. Nie strzelaj do nich, syknęła do niego Velvet Remedy, chociaż spróbujemy najpierw dyplomacji. Kogo my tu mamy? Jedno z klaczy z enklawy zagwizdała. Znaleźliśmy sobie zaszyte. I to nie byle jakiego, odezwał się drugi z zakutych w czelniogierów. To dziesiątka Kalamity. Cholera, usłyszałam, jak Kalamity przeklina pod nosem. Dowódca spojrzał na mojego przyjaciela i Pegaza, którego rozpoznał. Jesteś pewny? O tak, zwycięzca konkursu na najlepszego młodego strzelca 4 lata z rzędu? Nie zapominasz kucyka, który cię pokonał. Gutshot? Szepnął Kalamity, otwierając szeroko oczy. Złożone soczewki wizjera Pegaza na czele zwróciły się w stronę rdzawego ogiera, przygważdżając go jarzącym się spojrzeniem koloru płomieni. A niech mnie od odznaczonego oficera do zdrajcy i mordercy, kryształy na przypominającym antenę uzbrojeniu jego siodła bojowego zaczęły świecić tym samym żółto-pomarańczowym światłem, co jego wizjer. Wybacz, smoku, ale to zmienia postać rzeczy. Spike nie podzielał jego zdania. Odejdźcie, dopóki możecie. Wielki gad zaczynał się niecierpliwić. Chyba zapominasz, kto rządzi tutaj na górze, smoku, powiedział dowódca, zachowując łagodny ton. Odejdziemy w geście dobrej woli, ale najpierw aresztujemy tego przestępcę, wskazał Kalamitego kopytem. Chyba zapominasz, kto jest smaczny i dobry z kaczapem. Chwileczkę. Klacz w złowrogim czarnym pancerzu wspomaganym odezwała się ponownie. Niech pan posłucha, panie smoku. Nagroda za jego głowę jest warta całkiem ładny stosik klejnotów, znacznie smaczniejszych niż jakikolwiek kucyk. Co ty na to? Pozwolisz nam go zabrać, a nagroda będzie twoja. Spike zamarł, po czym mrugnął. Klejnoty? O nie, nie zrobiłby tego. Nie po tym wszystkim, co właśnie opowiedział nam przyjaźni, a zwłaszcza o swoich przyjaciółkach. Pegas pokiwał głową. Mnóstwo klejnotów, mnóstwo klejnotów? Aha. Spike przekrzywił głowę, jakby słyszał głos, którego nie słyszeliśmy my. Wtargnęłaś do mojego domu i usiłujesz przekupić mnie drogimi kamieniami, abym w zamian zdradził jednego z moich gości? Gościa, którego nazwaliście imieniem Klaczy, która była nie tylko moją dobrą przyjaciółką, ale także powierniczką elementu lojalności? Tak? Widać było, że Klaczy z enklawy nie podobał się kierunek, jakiego nabrała rozmowa. Ja zaś poczułam ulgę, pozwoliłam sobie nawet uśmiechnąć się z lekka. Spike wyciągnął szpon i opuścił go na jej grzbiet, przyciskając ją do podłogi. Nachylił się bardzo, bardzo blisko do niej, po czym użył drugiego szponu, aby unieść jej wizjer, tak, że patrzyli sobie w oczy. Smok parsknął płomieniami przez otwarty wizjer do środka magicznego pancerza, podpalając klacz z enklawy wewnątrz jej własnego kombinezonu. Krzyczała i wiła się przez nieznośnie długą sekundę lub dwie, zanim umarła. Z łączeń owadziego metalowego karapaksu unosiły się wijące się stróżki dymu. Usłyszałam, jak Kalamity przełyka zduszony dźwięk, podczas gdy mnie cofnęło się od zapachu palonego ciała. Wiedziałam, że przez długi czas nie tknę żadnego posiłku z mięsem.
o boginie, jęknęła Velvet Remedy. Spike ponownie uniósł szpon, pozostałe Pegazy z enklawy uciekły w noc. Cóż, będą z tego kłopoty. Powinniśmy zostać, powinniśmy pomóc. Nie bardzo mi się uśmiecha strzelanie do kogoś, kto może okazać moim krewnym, albo zrobię, co będzie trzeba, żeby to naprostować. Spike pokręcił głową. Nie, lepiej będzie, jeśli żadnego z was tu już nie będzie, kiedy wrócą. Jeśli zobaczę, że ich zdobycz zniknęła, będą mieli mniej powodów, żeby drążyć dalej. A co jeśli i tak spróbują? Nie dam im takiej możliwości. Stilhoofs, obecnie stojący u wejścia do pieczary, zaproponował. Jeśli jest tu coś, co nie chcesz, żeby zobaczyli, to lepiej upewnijmy się, że będą wiedzieli, że jesteśmy już gdzie indziej. Zwrócił się do Calamity'ego. Powinniśmy przez jakiś czas pozostać ponad chmurami. Calamity skinął głową. Tak, żeby zobaczyli nas gdzie indziej. Spojrzał na mnie. Co powiesz? Polecimy w kierunku Nowej Apelosy. Zejdziemy pod chmury i skręcimy do węzła R7. Kiedy nas zauważą? Pozwoliłoby to nam pozbyć się zbędnych rzeczy, dodała za probatą Velvet i zająć się warsztatem Calamity'ego. Skinęłam głową, a więc ustalone, odciągniemy uwagę Pegasów i Destiny Spike'a. Miałem tylko nadzieję, że nie zaczną do nas strzelać. Choć z drugiej strony, jeśli skończylibyśmy chwalebnie w kuli ognia, to byłaby to warte utrzymania ogrodu w Equestrii w sekrecie. Zanim wyruszymy, medyczka zwróciła się do smoka. Mam pytanie, na które być może będziesz w stanie udzielić mi odpowiedzi. Moje serce stanęło na krótką chwilę. Proszę, błagałem w duchu, niech nie będzie ona dotyczyła Fluttershy. Pewnie, powiedział uprzejmie Spike. Czym są te wieże? Zapytała ku mojej wielkiej uldze. Te białe, wysokie i smukłe? Kiedy tu lecieliśmy, widziałam ich kilka. Są jedyną rzeczą, jaką widziałam, dorównującą wysokości tej górze, a zostały bez wątpienia zbudowane przez kucyki. Były częścią projektu jednego kucyka, odparł Spike, mówiąc jednocześnie z Calamity'im. Są od projektu samowystarczalnych Pegasów, powiedział Pegas. On i Smok spojrzeli na siebie nawzajem. No dobra. Projektu jednego kucyka? Zapytałam. Calamity wyglądał na nieco urażonego, że nie zwróciłam się najpierw do niego po wyjaśnienie. Wspomniałeś już kiedyś o tym, czym się zajmował ten projekt? Spike otworzył usta, po czym zamarł. Następnie uniósł szpon, ale zatrzymał się. W końcu przyznał. Tak właściwie to nie mam pojęcia. Cały mój czas spędziłem w Twilight. Nie wiem tak naprawdę zbyt wiele o tym, co robiły inne ministerstwa. Wiem tylko, że nazywano go projektem jednego kucyka, że był to pomysł Rainbow Dash oraz że był to praktycznie jedyna rzecz, którą zajmowało się Ministerstwo Odlotu. Jedyna oficjalna rzecz, wtrącił Stilhoofs. Teraz zwróciłem się do Calamity'ego. Projekt samowystarczalnych Pegasów? Tego nie jestem pewny, czy kiedyś nie był to projekt jednego kucyka. Pegas przetrawił to, co powiedział Smog. Opowiadano mi, że tak nie było, ale żem przecież nie mówił, że jest tak, żem im uwierzył, tylko dlatego, że tak twierdzi wielka enklawa Pegasów. Velvet Remedy wyglądała, jakby skład dnia rdzawego ogiera sprawiała jej niemal fizyczny ból. No, a jeśli to Rainbow Dash to wymyśliła, to naprawdę wątpię, że chciałaby, żeby tych wież używano do tego, do czego są używane teraz, bo obecnie służą do tego, żeby utrzymać Pegasy w izolacji od reszty. W jaki sposób? Calamity zwrócił się do Velvet Remedy. Pamiętasz, jak kiedy zapytałeś mnie o to, co jemy tam na górze, to zażartowałem o obsiewaniu chmur? Medyczka pokiwała głową. Pamiętam, że zamierzałam któregoś dnia zażądać prawdziwej odpowiedzi. Cóż, nie dostaniesz jej, odparł ogier. Nie wiem, do czego w założeniu miały być te wieże, ale wiem, do czego enklawa je używa, aby zaczarować chmury w promieniu wielu mil wokół nich, co by można było ich używać do uprawy. Słysząc to, zagwizdałam gdzieś z zewnątrz. Perlite odpowiedziała mi swoim gwizdem. To miało sens. Niezależnie od tego, jakie było pierwotne przeznaczenie projektu jednego kucyka, wieże były obecnie używane przez ocalałe kucyki. Pegasy używały ich do podniebnego rolnictwa. Homasz korzystała z nich, aby nadawać na pustkowiach muzykę i wiadomości od dyżej po niego. Niosąc wam prawdę, nieważne jak bolesną.
Redaj używał ich do bogini wiedzącego. Moje myśli pobiegły ku Homasz. Nie powiedziałam jej o oszustwie Swinkufsa. Użył radio DJ Puniego, aby szerzyć swoje kłamstwo o szerifie Glinstarze. Zastanawiałem się, jak ktoś takiego znów znaleźć się w miłosnym związku z klaczą elementu szczerości. Byłam przekonana, że Homasz poczułaby się osobiście urażona. Nie chciałabym przynieść jej wiadomości, która sprawiłaby jej ból, jednakże nie trzymałam języka z zębami, tylko dlatego, że nie chciałam jej martwić. Mogłoby ją to sprowokować do tego, żeby opowiedzieć o tym na antenie, chociaż nie miałem żadnych dowodów na poparcie moich słów, ale czy cokolwiek by to dało? Podejrzewałam, że bardziej prawdopodobne było to, iż uznałaby, że nie warto mówić o tym w radiu. Tajemnice czasem miały swoje miejsce, tak jak moje zmagania z uzależnieniem albo jej prawdziwa tożsamość. Homasz to rozumiała. Ten wspaniały jednorożec miał w sobie więcej uczciwości niż jakikolwiek inny spotkany przeze mnie kucyk. I nie mogłam znieść myśli, że postawiłby ją w moralnie niewygodnej pozycji, zwłaszcza po Monterey Jacku. Zostałam wyrwana z rozmyślań, kiedy Velvet Remedy szturchnęła mnie kopytem. Wciąż z nami, Little Pig? Skinęłam głową. Pozostali zbierali się z powrotem przy podniebnym mandycie. Musieliśmy ruszać. Chcieliśmy odlecieć, zanim wróciłem klawa Pegasów. Pokłusowałem do wyjścia ze skini i spojrzałem na Spike'a. Cóż, chyba czas się pożegnać. Stróż pomógł mi, bez niego mogłabym nie przetrwać. Pomógł mi znaleźć cel w życiu, a w końcu także przyjaźń. Jednakże jasnym było, że nie byliśmy kucykami, których szukał. Musiał skupić swoją uwagę gdzie indziej. Smok pokiwał głową. Będę miał was na oku. Może jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale tak, już czas. Dziękuję, Spike. Dziękuję, Little Pip. Odwróciłam się i wyszłam ze skini. Właśnie miałem wejść na pokład podniebnego bandyty, kiedy zdałem sobie z czegoś sprawę. Pogalopowałem z powrotem do pieczary. Szczerość. Chodziło w niej o coś więcej niż samo mówienie prawdy. Chodziło też o uczciwość. Spike, krzyknęłam, znam jednego z kucyków, których szukasz. Kiedy wynurzyliśmy się w końcu z dna pokrywy chmur, na ogonie nadal siedziały nam dwa Pegazy w czarnych zbrojach. Ha! Krzyknął Calamity, machając z mocą skrzydłami, ciągnąc pod niebie tego bandytę z zawrotną prędkością. Mówiłem, że nie polecą za nami pod chmury, tchórze! Poprzez swoją rozwianą grzywę, Velvet Remedy spojrzała na dwie, podążające naszym śladem demoniczne sylwetki. Ciągle nas ścigają, że co? Pegas spojrzał za siebie przez ramię. O cholera, w jakiś sposób przyspieszył jeszcze bardziej. Zaczęliśmy się od nich oddalać. Zobaczyłam, że jak klejnoty na siodłach bojowej enklawy rozbłyskują. Smugi kolorowego światła przeleciały obok nas. Na szczęście żaden z tamtych Pegasów nie potrafił strzelać tak jak rdzawy lotnik. Calamity, czy mógłbyś być tak miły i w końcu ich zgubić? Powiedziała Velvet z niemal zalotną słodyczą w głosie. Naprawdę nie mam dzisiaj ochoty wylecieć w powietrze. Dwie kolejne wiązki magicznej energii śmignęły obok nas. Jedna wyleciała nawet do środka poprzez rozbite okno i wyleciała drugim, o włos mijając Pearlight. Magiczny ptak zaskrzeczał i schował się za medyczką, która zaczęła go uspokajać łagodnym tonem. Niech mnie, skomentował sucho Stilhus. Oni naprawdę cię nie lubią. Możecie się na chwilę zamknąć? Warknął na nas Calamity i złapać się czegoś? Objęłam przed nimi nogami jedną z poręczy pomiędzy siedzeniami. Velvet Remedy zaśchwyciła zębami jeden z uchwytów zwisających z sufitu. Sądząc w swojej wyrazie twarzy, od razu pożałowała swojego wyboru. Wolę nie wyobrażać sobie, jak musiał smakować. Stychów zaparł się pomiędzy ławkami. Chwilę później Calamity przeszedł w głęboki lód nurkowy. Pearlight odbiła się od zwitu powozu. Próbowała chwycić dziobę targaną wichrem grzywę Velvet, ale po chwili podmuch wyrzucił ją przez tylne okno. Wszędzie dookoła nas latały wiązki barwnego światła. Wydaje mi się, że krzyczałam. Pegasy z enklawy przerwały pościg w połowie drogi do ziemi. Nogi wciąż mi się trzęsły, kiedy moje kopyta z wdzięcznością stanęły pewnie na ziemi. Patrzyłem, jak Velvet handluje z Ditsdu przy głównej bramie Nowej Aplosy.
targując się o nowe baterie iskrowe, mające zastąpić te w podniebnym mandycie, obecnie niemal wyczerpane. Nie pozwolono nam wejść dalej, ale Kulpege z radością wyszedł, żeby nas powitać. Przez chwilę nie mogłam rozpoznać podążającej za nią nieśmiało małej lawendowej klaczki. Moje oczy rozszerzyły się, kiedy zdałam sobie sprawę, że była to Silverbell, już nie pomalowana na różowo. Wyglądała lepiej, opieka Dicidu dobrze jej robiła. Silverbell uniosła wzrok, rozpoznając medyczkę, zamarła w pół kroku. Witaj, Silverbell, powiedziała delikatnie Velvet. Pięknie wyglądasz tego ranka. Klaczka patrzyła wszędzie, tylko nie na medyczkę. Jest tu ktoś, kogo pewnie chciałabyś poznać, ciągnęła Velvet. Ciepłym głosem, pełnym akceptacji. Pearlight, wyjdź i przywitaj się, Silverbell. Dziewczynka wytrzeszczyła oczy na widok majestatycznego, skażonego Feniksa. Szmaragdowe, złote stworzenie wylądowało obok niej i zagruchało przyjaźnie na powitanie. Efekt na Silverbell był dramatyczny, zupełnie jakby Pearlight była pierwszą naprawdę piękną rzeczą, jaką zobaczyła w życiu. Calamity stanął obok mnie. Może to głupie, ale prawie jestem pewny, że kiedy odlecimy, to ta klaczka spędzi następne kilka dni, próbując uczynić nową Aplosę tak ładną, jak ten ptak. Nie trudno mi było to sobie wyobrazić. Spojrzałam na Calamity'ego, rdzawy Pegas z pomarańczową grzywą i czarnym kowbojskim kapeluszem. Był prawdopodobnie moim najbliższym przyjacielem, nie licząc Homasz, która była mi znacznie bliższa, ale w inny sposób niż przyjaciele. Wiem, co sobie myślisz, powiedział. Nie wierz im, enklawa ma interes w tym, żeby każdego, kto odrzuca ich ideały, zamienić w potwora. Wierzę ci, powiedziałam szczerze. Regularnie powierzałam swoje życie, a także życie drogich mi osób, opiece Calamity'ego. W tej kwestii także całkowicie mu ufałam. Ale jeśli przed czymś uciekasz, to nie może będziemy ci w stanie pomóc. Pegas zaśmiał się. Lil Peep, powinnaś znać mnie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że nie w moim stylu jest przed czymś uciekać. Mój przyjaciel spojrzał na wszechobecną pokrywę chmur. Uciekałem ku czemuś, oni zwyczajnie nie chcieli mi na to pozwolić. Ładnie się tu urządziliście, powiedział Stilhoffs, rozglądając się po węźle R7. Nie byłam pewna, czy mówił to szczerze, czy sarkastycznie. Nie ma to jak we własnej katastrofie kolejowej. Stalowy strażnik spojrzał na wieżyczki obronne, a następnie uniósł wzrok na trzylufowe magiczne działko energetyczne na dachu lokomotywy. No, to dopiero ślicznotka. Słyszałem, jak Calamity urządza swój warsztat. Rozejrzałem się, ale nie widziałam, dokąd udała się Velvet. Miałam nadzieję, że poszła dobrze się wyspać. Ja sama tego potrzebowałam. Naszym następnym przystankiem miała być Filadelfia. Nie wiedziałam, czy znajdziemy tam Redaya, ale według tego, czego się dotychczas dowiedziałam, jego niewolnicze przedsięwzięcia miały swój ośrodek właśnie w owym okropnym miejscu. Nadszedł czas, żeby położyć pewnym sprawom kres. W myślach słyszałam słowa Spike'a. Wiem, że podczas swoich wędrówek wtykasz noc w różne miejsca i oglądasz cudze wspomnienia. Prędzej czy później dowiesz się wielu rzeczy o mojej Tui. Przyrzekłam, że będę pamiętała o, jak to nazwał, prawdziwym sercu Twilight Sparkle. Nie wiedziałam, jak mogłabym zapomnieć. Teraz, kiedy sama je zobaczyłam, widok zdobywcy otoczonego elementami harmonii, czekających rok za rokiem, dekadę za dekadą na wybrane kucyki, aby naprawić rzeczy będące daleko poza moją kontrolą. Powiedziałbym zbierających kurz, ale nie były zakurzone. Spike, jak zdałam sobie sprawę, sumiennie dbał o elementy i superkomputer. I jak trudno było mi pamiętać, gdybym nie miała czegoś takiego, jak ten widok, aby mi o tym przypominał? Teraz zaś miałem okazję spędzić chwilę ze Stilhoffsem. Powinnam dobrze je wykorzystać. Chciałam zapytać go o Applejack, ale uznałam, że nie był jeszcze gotowy na tę rozmowę. Czułam, że wtykałabym nos w miejsce, do którego nie miałam dostępu. Dopiero musiałam na to zasłużyć. Miałem jednakże innych przyjaciół, w tym Klacz, co do której obawiałam się, że zmierza w kierunku bolesnego zderzenia z rzeczywistością. Nie miałam pojęcia, co mogłabym dla niej zrobić. Byłam jednak pewna,
że jeśli dowiem się najpierw tyle, ile tylko można, to pozwoli mi to lepiej pomóc jej pozbierać się, jeśli nie uda mi się jej ochronić przed czekającym ją tragicznym odkryciem. Stilhoof, co stało się z Fluttershy? Strażnik zamarł w pół kroku i zwrócił ku mnie swój wizjer. Zależy, kogo zapytasz, odparł tajemniczo. Nikt nie wie? Zapytałam. Oczekiwałam, że otrzymam nieco bardziej definitywną odpowiedź. Najlepiej taką, w której znalazłabym odrobinę nadziei. Strażnik pokręcił głową. Pamiętaj, że trudno jest stwierdzić, co stało się z konkretnymi kucami. Szkielety nie noszą identyfikatorów, a w przypadku milionów kucyków megaczary nie zostawiły nawet kości. Niektóre miejsca, jak wspaniała dolina czy ruiny Canterlot, nadal są zbyt niebezpieczne, aby dokładnie je zbadać. Rzadko możesz powiedzieć coś pewnego o tym, co zaszło, nawet jeśli chodzi o bliskie ci osoby. O, nie! Skinęłam powoli głową. To powiedziawszy, większość kucyków, cóż, tych, którzy w ogóle myślą o niej lub nawet znają Fluttershy ponad to, co było na plakatach Ministerstwa Pokoju, wierzy, że ujrzawszy, co stało się z Equestrią i całym światem z powodu jej wysiłków mających na celu pokój, udała się w jedno z naprawdę złych miejsc i pozwoliła naturze rozerwać się na strzępy, że pozwoliła Equestrii zrobić jej to, co ona zrobiła jej. Skrzywiłam się, nie na to miałem nadzieję. Są też inne opowieści. Niektórzy twierdzą, że zabiła się, skacząc ze szczytu budynku Ministerstwa Pokoju w ruinach Canterlot. Czy ona nie była Pegazem? Stilhoof zarżał. Tak, z drugiej strony, przebywanie na zewnątrz w Canterlot samo w sobie byłoby wyrokiem śmierci, spojrzałam na ziemię. To robiło się coraz gorsze. Są też tacy, którzy powiadają, że poszła do lasu Everfree i zamieniła się w drzewo. Zaraz, co takiego? Zapytałam, podnosząc szczękę z podłogi. Jak coś takiego mogłoby się stać? Strażnik wzruszył ramionami. Nie wiem, sam zawsze byłem w obozie zwalenników wersji, w której popełniła samobójstwo, parsknął. To powiedziawszy, Everfree to dziwne i złowrogie miejsce. Po apokalipsie stał się jeszcze bardziej spaczony i zabójczy. Luna wie dlaczego, nawet nie został trafiony megaczarem. Opancerzony kucyk odwrócił się. Tylko co do jednego wszyscy są zgodni. Fluttershy przeżyła apokalipsę, przynajmniej na tyle długo, aby cały jej koszmar, śmierć niezliczonych kucyków i zwierząt, zatrucie i zniszczenie całej krainy, wypalił piętno na jej duszy. Opadłam na zad, czując jak pęka mi serce. Oto właśnie pustkowie Equestrii, można o nich powiedzieć wiele, ale nie to, że nie są okrutne. Cóż, to była klapa. Spike śpi. Mogłabym go obudzić, ale dlaczego miałabym to zrobić temu biedakowi? Obudzić go, żeby to wszystko zobaczył? Lepiej pozwolić mu spać. Jeszcze jakiś czas cieszy się dobrymi snami. Hej, smoki mogą spać nawet 100 lat, co nie? Może Spike będzie miał szczęście i nie obudzi się, zanim Equestria nie zagoi ran. Chociaż nie wiem, czy 100 lat wystarczy. Patrząc tak na słońce, prawie mogę uwierzyć, że to się nigdy nie zdarzyło. Chmury zasłaniają widok na dół. Zaczynam myśleć, że o to właśnie w tym chodzi. Nazywają mnie teraz zdrajczynią. Mnie, po tym wszystkim, co dla nich zrobiłam. Odwrócili się zadami od Equestrii i mają czelność nazywać mnie zdrajczynią. Nawet zapłacili najemniczce, żeby mnie dopadła. Przyniosła im moją głowę, niekoniecznie wciąż przymocowaną do karku oczywiście. Jest dobra, najlepsza, ale ja jestem jeszcze lepsza i ona to wie. Z nagrania rozbrzmiał drugi głos, bardziej szorstki niż pierwszy. Pewnie, dlatego zastanawiam się, dlaczego tu siedzisz i pozwalasz się znaleźć. Cześć, Gilda, odparł głos klaczy, wyraźnie zmęczony. Przykro mi, że to się musi tak skończyć, Dash. Nie, tak naprawdę to nie. Gilda, mogę mieć do ciebie jedną prośbę? Co? Możemy to zaśpiewać ostatni raz? He, co zaśpiewać? O, nie mówisz chyba poważnie. Jedyny raz? Drugi głos wydał zmęczone westchnienie. Uff, dlaczego? Bo choć na chwilę chcę przypomnieć sobie wcześniejsze, szczęśliwsze czasy. Czasy, kiedy świat nie był jeszcze do dupy. Dobra, tylko dla ciebie, Dash. Głos zamilkł. Jeden ostatni raz, ale potem cię zabiję. Możesz próbować. Oba głosy połączyły się w dziwnej harmonii.
obóz lotnych wymiata, w górę ekipa skrzydlata. Nagranie urwało się nagle, urządzenie osiągnęło swój limit. Przypis, następny poziom, nowy profit, magia przyjaźni. Kiedy twoje punkty życia albo punkty życia dowolnego członka twojej drużyny spadną poniżej 30%, wszyscy członkowie drużyny, w tym ty, uzyskują znacznie zwiększoną odporność na obrażenia.